Dobra. Okej, Asiu. No to co? W takim razie zaobserwowałaś już ciało subtelne Pawła, mamy i taty Pawła? Tak, dwoje widzę, ale mam bardzo niewyraźny obraz ciał subtelnych i mam wrażenie, że są ode mnie daleko. Jak ja próbuję podejść, mam taki sam obraz, natomiast oni do mnie nie podchodzą, Dorotko. Daję im po prostu prośbę, żeby oni się zbliżyli bardziej do mnie. Jest coś na pewno, co zauważam w ciele subtelnym u Pawła, na wysokości klatki piersiowej, okrągłe coś, to błyszczy w takim złotawym kolorze. A możesz zobaczyć, czytać, co to jest za energia i do czego to służy? Moim zdaniem albo jest to klątwa, albo jest to złorzeczenie, na pewno pochodzi to jest od człowieka. To, co on ma w środku w sobie. Dobra. Energii ma bardzo mało. I tak samo energii ma bardzo mało jego mama. Czyli są ubytki po prostu w tych ciałach subtelnych. Bardzo duże. Ojciec, odbieram duszę i jest od nich jeszcze bardziej na prawo i jeszcze dalej jak oni. A powiedz mi, czy ciało subtelne taty Pawła pozbierało wszystkie cząsteczki tutaj z wymiaru ziemskiego, czy odbierasz go tutaj w tym domu, w tym Cały mieszkaniu? czas go odbieram w całości Jest. domu. On Okej, jest. czyli on nie wyszedł. Dla mnie on wyszedł i on przychodzi. Przechodzi do domu z powrotem i idzie z powrotem w astral. Tak go widzę. A czemu Chodzi. tak? Zaobserwuj, Asiu, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego on wraca? Co go przyciąga tutaj? Tak, troszeczkę, jakby próbował kontrolować swoją rodzinę, i po to są te odwiedziny w domu, bo on tam chodzi, ja go tam widzę. Ale on robi jakąś kontrolę mentalną? Wpływa mentalnie na myśli tutaj domowników? Moim zdaniem tak, i moim zdaniem to, tak jak to wygląda dla mnie, to co w eterze widzę, co Paweł ma w środku, jest od niego. Ta kula świetlna. To nie koniec kłopotów, bo w domu jest jeszcze inna kreacja. Dobra, to najpierw może Asiu, jakbyś mogę cię prosić, żebyś zrobiła tą przestrzeń taką do pracy. Dobrze. I zaprośmy tutaj ich troje do tej przestrzeni. Idzie tutaj mama z Pawłem, ale problem jest z tatą. A Usłyszałam. problem polega na czym? Problem polega na tym, że nie idzie. Nie chce iść. Okej, nie chce iść, to niech nie idzie. W takim układzie zrobimy to inaczej. Zostawimy go na razie tam, gdzie jest. On jest Wchodzi obok Paweł i przestrzeni, wchodzi po prostu mama. do niej nie Dobra, wszedł. A on dobra, w dobra. środku, tak. Czy Paweł i mama dają nam pozwolenie na tę pracę nad nimi i z nimi? Tak, jest zgoda na pracę od jednego, od drugiego ciała. Dobra. I poproś Piotra, żeby zerknął teraz na to złorzeczenie ze strony taty i niech zobaczy, w jaki sposób to złorzeczenie wpływa na jego tutaj fizyczne ciało, na to, jak odbiera to życie, czy to w jakiś sposób ma wpływ na niego. W ciele subtelnym jest bardzo dużo różnych odczuć, emocji. On może robić wrażenie człowieka, który różnie się zachowuje. I to jest na pewno wpływ. To, co ja szczytuję z kolei, wiem, że jest to wpływ, który już trwa od lat. To nie jest nowo nabyte, to jest stara sprawa. Na pewno za dziecka dostał coś, co uruchomiło w nim pewne etapy. Jest to człowiek taki, że gdyby zapytać wielu ludzi, albo nawet kilkoro na jego temat, to każdy powie co innego.
Tak jak miałby wiele twarzy. On nie ma wiele twarzy, ale jego zachowania potrafią być bardzo różne, bardzo dziwne i wręcz powiedziałabym, że są momenty agresji, ale też nieprzewidywalności u niego. I ja to odbieram. I on Czyli on nie ma pozytywnych, Asiu, intencji w stosunku do Pawła i jego mamy, tam fizycznych, że przychodzi, nie przychodzi. Ja mam wrażenie, bo tak to widzę i tak jak widzę, gdzie on się skupia, na czym on się skupia, jak patrząc w eter, dla mnie jego energia głównie skierowana jest na syna. Mama tak jakby zostaje troszeczkę w tym procesie pomijana, chociaż dla mnie połączenie mentalne jest, kontrola jest mentalna, ale on skupił się na Pawle. Tutaj idzie ta energia i widać, że nie jest mu przychylny. To nie jest dobra energia, jest to energia taka, że aż można dreszcze dostać i co się nawet w tym momencie dzieje, on nie życzy mu dobrze. Ma do niego jako duch, ma do niego żal, ma do niego... jakieś ale. A o co może do swojego syna? No właśnie odbieram to tak, jakby nie do końca godził się, że ten człowiek jest, istnieje, Dorotko. No ale on go powołał do życia, więc dlaczego ma mieć pretensje do tego, że on tutaj przyszedł na świat? Jakby szczytać jego w tym momencie, to powołał na świat, ale nie do końca godził się z tym, że on jednak jest, pojawił się na tym świecie. Tak jakby zaczynał tego żałować, no spłodził to dziecko, ale potem już jak on był bardzo malutki, odbieram jak się pojawia, jako niemowlę, już bije ta nieprzychylność od tego ojca do niego. Już ona jest. To już w czasie ciąży było. On nie bardzo chciał tej ciąży. Tak, ale jeszcze... On się na nią zgodził, ale to było tylko... na zgodził zasadzie... się, ale wiesz, tak jakoś się zgodził, ale widzę już, jak jest mama w ciąży. Jest kilka momentów do wyłapania tutaj w eterze, kiedy ona, ta kobieta, gorzej się czuje, jak to w ciąży. Co się boli, jakiś dyskomfort i on... nie jest to osoba, która reaguje w sposób taki, jak czuły mąż. On wręcz, jak jej coś zaczyna się dziać, zaczyna się cieszyć. Tak jakby, no mam na końcu języka, wiesz, o co mi chodzi. Jakby miał nadzieję, że jednak to dziecko nie przyjdzie nie na ten świat. Nie przyjdzie na świat. Gruba sprawa, aż do takiego stopnia. Dobrze, co to a gdzie to się... A poczekaj, Asiu, a gdzie to w Piotrze, może w Pawle jest? Wiesz co, w Pawle, właśnie w tej okrągłej kulce, Dorotka, tam jest, tam są to wszystkie te złorzeczenia, jakie dostał i te nieprzychylne myśli tam w środku, w tym, tam jest dobrze, dużo rzeczy. Czy możesz poprosić Pawła i jego mamę, żeby wykreowali sobie takie plecaki dla tego pana i wszystko to, co jest jego, no dobrze, pakowali do tego plecaka, te on złożenia. Stoi. Tata stoi zupełnie koło przestrzeni, słucha, jest zły, a nie wchodzi. Dobrze, nie musi wchodzić, oni mu to potem oddadzą. Przede wszystkim tutaj najpierw może skupię się na Pawle, bo na raz to nie będę wiedziała, czy wchodzi, bo ich dwoje. Ma do ojca żal, bo to on to czuł, on to odebrał od dzieciństwa, że to nie była miłość, to ze strony ojca to były jakieś nakazy. Puste słowa albo polecenia, nie widzę w tym uczuć. On nie odebrał miłości od niego, nie odebrał tego, że jest chciany, ale bardzo dobrze wytykał mu jego błędy. Jeżeli popełnił tylko Paweł błąd, od razu do jego mamy, a widzisz jednak, tak jakby wyolbrzymia jeszcze ten ojciec, takie jego przewinienia. I tak było od początku. Wyciąga to. Wszystko do tego plecaka. To bycie, poczucie bycia niekochanym, niechcianym, nieakceptowanym. Tak. I od razu do mamy też przekazy szły, jak on, Paweł, popełnił błąd. Od razu jej też wytykał. Zobacz, mówiłem, że on jest taki, miałem rację. Od razu jej się też obrywało, chyba za to, że to dziecko po prostu jest. Jest. Tak, więc ona to wszystko wyciąga.
Poczucie Ona winy, też jeżeli ma w stosunku. odsunięta, chłodu bardzo dużo od niego widać. W jej stronę też wyciąga. I nieprzychylność też w jej stronę też wyciąga, to oboje wyciągają. Złorzeczenie głównie Paweł ma, to właśnie w tej kuli ona jeszcze będzie tą musiała... Tą kulę całą oddaje, tak. Całą do plecaka wyciąga. Bał się ojca, jest strach, jest dyskomfort. Lęk też. Poczucie, poczucie bycia gorszym, głupszym, gorszym. Słabym. I że przeszkadza, że przeszkadzał, że był po prostu taką przeszkodą na drodze ojca. W ogóle rodziny. Zawadą, ale on to nawet kiedyś żonie powiedział, że to jest, on zawadza pod nogami jemu. Jeszcze jedna sprawa, że nie daje ojcu być sobą, że syn przeszkadza Dorotko ojcu być sobą. I przez niego wychodziły pewne zachowania, ale nałóg też był. On jednak miał nałóg, ten człowiek. Tak. Lubił sobie, no, wypić. A gdzie jeszcze w pamięci komórkowej Pawła jest ten pociąg do alkoholu z rodu? Od razu to też niech tam wsadzi ojca tam do tego plecaka. On ma, Paweł też, i w głowie? W głowie. Wyciąga widać, to. Że ma, ale ma skłonności czasem, nie zawsze. Ale zdarza mu się mieć skłonności do jeszcze innych rzeczy, które mogą być uzależniające. Z tego też mogą wynikać pewne zmiany jego zachowania. Dorotko to w głowie wyciąga. Wyciąga to w ogóle z rodu, wszelkiego rodzaju używki, jeżeli były w rodzie ktoś rzeczywiście nadużywał pewnych uzależnienia substancji. Z alkoholu były uzależnienia, też były osoby zwane lekomanami. Tutaj osoby, które brały leki, bo chciały brać leki. To nie były osoby chore, nie wszystkie. I skłonności do uzależnień, do popadania w uzależnienie też na linii rodowej. Tak. To w nim się zapisały, wyciąga dużo. Głównie mężczyźni właśnie. Tak. I ze strony męskiej, Asiu, jeszcze niech spojrzy te problemy takie psychiczne, czy gdzieś tam schizofrenia też jeszcze rodowo, to niech to też do tego plecaka od razu włoży. Są choroby, tu jest taki zapis, który jest uruchomiony połowicznie, natomiast bardziej skłonność już do chorób psychicznych jest u kobiet, u mężczyzn. Choroby psychiczne, ale dla mnie wynikające już z nałogów Dorotka. Też pewien taki czynnik wyciąga. I na linii rodowej, jak już jesteśmy, tak. Ta skłonność do krytykowania, która się w nim zapisała. Synów przez ojców, jednak jest w ogóle dzieci przez ojców. Tak. Krytykowanie za tak zwane byle co. Tutaj nie było powodów, żeby aż tak. Wręcz sytuacje, kiedy dzieci były szykanowane i na przykład w gronie rodzinnym podczas obiadu czy podczas świąt szykanowane. Po prostu bardzo duże wstyd dla tych dzieci, bardzo duże upokorzenie, bo słyszała rodzina i słyszały też inne dzieci, na przykład członków rodziny, które były obecne, takie coś widzą. I to też się przeniosło, zapisało w wysokości karku tam, z tyłu jest taki pasek, wyciąga. I te słowa, które słyszał od ojca, że jakbym wiedział, to bym na ciebie się nie zdecydował. I mam od razu płacz i płacze i syn, i jego mama. Tutaj są emocje. Ona, kobieta, widać, że zdała sobie sprawę po urodzeniu już dziecka, że jednak ten człowiek nie do końca akceptuje to dziecko. Wyciągają to. Tak, i razem z tym od Pawła wychodzi, że to, co on o sobie myślał, że jest nic nie wart, że niczego w życiu nie osiągnie. Tak. I blokad trochę ma porobionych, finansowe,
blokadę też na odpętlenie się, czyli może mieć to związek z tym, że ma problem, żeby wyjść z jakiegoś nałogu, bądź bardzo łatwo popada w uzależnienia od różnych rzeczy. Tak. To żal, strach, niepogodzenie się, chęć zemsty. Jest ta wendeta też zapisana w Pawle w głowie, za tą zniewagę, tak, to wyciąga. Rozgląda się też ciało subtelne, bo wie, że tam nieopodal kreacji stoi dusza, która jak patrzy na niego, wiesz co, przykro się to, na to patrzy Dorotka, bo on się śmieje. Śmieje się. Tego, co wyciąga jego syn. Dobrze, a zobacz jeszcze, Asiu, co takiego daje przyzwolenie temu ojcu, co takiego jeszcze jest w Pawle i mamie, że oni w tym momencie, czy jeszcze coś takiego jest, żeby oni pozwalali mu wchodzić z powrotem do tego mieszkania jako... Przede wszystkim pierwsze co, Dorotko, to pozwala mu na to portal, który się znajduje tam. Okej. A drugie, czemu on to robi i czemu on schodzi tutaj w nasz wymiar, to są bardzo szeroko otwarte kanały, głównie u Pawła. On swoim żalem też może, myśleniem, bo to myślenie o ojcu jest, może przyciągać tego ducha z powrotem. Z powrotem. I prawdopodobnie tak się dzieje. Tu jest wiele czynników, które składają się na to, że on ma prawo. Może tu przychodzić, tak? Dobra, czy Paweł to słyszy? Tak, i to są te jego, tak, on to nazywa, moje koszmary, moje upiory, takie słowa padają od ciała. Więc wszystkie te koszmary i upiory, wszystko to, co daje ojcu możliwość przyjścia do mieszkania fizycznego, wszystko to oddaje tam do tego plecaka, wszystko to, co jest ojca, wszystko to, co wyprodukował. I zamyka sobie kanały, przymyka sobie, żeby one nie były tak bardzo otwarte. Tak, i te wypłakane wszystkie łzy, bo przez tego człowieka, że tak powiem, jest bardzo, bardzo dużo. Mama też ma sporo tego, takich emocji. No to mama też wyciąga. Spokojnie. Ona wyciąga też, ona się też czyści i też ten żal, urazę i niepogodzenie się z tym, bo to wygląda tak, jakby ten człowiek, ten mąż ją odepchnął. Ona ani rozmawiać z nim nie mogła, ani nic powiedzieć, o czułości nie było mowy. Zimne wyrachowanie takie, ona jest odsunięta typowo daleko, daleko od... Z tego powodu z żalu, bóle głowy, bóle kręgosłupa, tutaj aż jej ciągnie na, widać ten ucisk, aż na biodra, dalej na nogi, tak, na pewno ją to boli. Może mieć z tego też powodu obniżoną odporność organizmu, może łapać różnego rodzaju infekcje i ona je łapie, nie daje rady, ona nie wie, czy to alergia, za chwilę ma coś innego, jakieś grypopodobne wirusów i tego typu sprawy, dużo tego ma. I słuch, zęby, oczy. Ale słuch, czego nie chciała słyszeć, co wypierała, jeżeli chodzi o pamięć komórkową? Co w rodzie takiego się stało, że ona zagłusza to? Pierwsze, co mi przyszło, Dorotko, ale to nie w rodzie, za chwilę spojrzę i tam, to są słowa jej, dla mnie części subtelnej, która odradzała jej, że tak powiem, nazwę to pomysł posiadania dziecka. Mówiła jej, że to się skończy źle, że ten człowiek jest nieprzychylny, to odpychała po pierwsze, tego nie chciała słyszeć kompletnie. Te przekazy z linii rodowej, nie chciała słyszeć tego, że kobiety w ogóle nie powinny zabierać głosu. Wyciąga to wszystko z siebie. Tak, wyciąga. Wszystko, co kobieta ma do powiedzenia, jest na drugim miejscu. Najpierw jest to, co mówi mężczyzna. Jeżeli on z kobietą się zgadza, to tak, ale jeżeli ta wypowiedź jest inna, to najlepiej, żeby nic nie mówiła. Spychanie. Czyli niemożliwość wysławiania się, wyrażania siebie. Nie, i były sytuacje, kiedy
mężczyźni, Grodko, chcieli wiedzieć prędzej, czy na jakimś spotkaniu rodzinnym kobieta coś powie, a jeżeli tak, to co ona ma do powiedzenia, żeby teraz powiedziała, żeby go nie zaskoczyło coś, tak. Czyli kontrola. I tą kontrolę ma w głowie wyciąga i pod taką kontrolą też była tego swojego zmarłego męża. To więc samo. Wszystko, wszystko to ściąga i w całą kontrolę, wszystkie koneksje z tym duchem, wszystko to odcinają oboje. Blokuje go Dorotka. A jeszcze jedna rzecz, Asiu, mnie zastanawia, jak doszło do tego, jakie programy, jakie konflikty w pamięci komórkowej, co takie było zapisane, jeżeli chodzi o mamę Pawła, że ona zwróciła uwagę na takiego człowieka i przyciągła go do swojej rzeczywistości. On był jej wyborem. No tak, tylko to w tamtym momencie wyglądało, jakby też szukała ojca. Pierwsze, co to wskakuje? Czyli brak ojca. Dobra, gdzie to w niej jest? W głowie. Na pewno konflikt terytorialny i widzę coś takiego, ale przeniesionego z spirytowej. Blokada, problemy u kobiet z tarczycą, blokada na przeszłość i przyszłość w wielu, wielu aspektach. To też ma, też w głowie. Wyciąga to. I zobacz jeszcze, czy to się nie przeniosło też z tych rzeczy, które wymieniłaś w pamięci komórkowej na Pawła. Może być nieaktywne coś, może się uruchomić później. Na pewno, Dorotka. I no nie zupełnie tarczyca, ale blokada na przeszłość i zapętlenie w przeszłości też odbija. Też. No to wyciąga to. Wyciąga to. A samotność u niej? Bardzo nasiliło się to uczucie właśnie w tym małżeństwie tutaj. Bardzo na pewno wzrosło po narodzinach syna. Ona cieszyła się, że ma dziecko, ale... Ale to jeszcze trzeba zobaczyć jako konflikt, jako w pamięci komórkowej korzeń jest albo z okresu płodowego, albo okresu ciąży, albo pierwszy rok życia. U niej wyrosła, tak? Tak, tak. Albo matka czuła się samotna, jej matka. To na pewno się czuła samotna, ale ona w brzuchu już widzę ją w wodach płodowych. Pokazuje mi się też na ciemnym tle i dla mnie to tło jest ciemniejsze jak powinno. I ona się tam wirga nóżkami. Przez dosyć duże, duże dziecko w brzuchu, nie wiem, 7-8 miesiąc. Te kopanie, to co odbieram w emocjach, jest tak, jakby się chciała stamtąd wydostać, czyli nie może czuć się tam bezpiecznie dla mnie. Tak to wygląda. Bezpieczeństwa. Odbieram emocje jej w tym momencie, no bo ktoś by powiedział, tak, że tak, naturalne, że dziecko kopie. No i jest to naturalne, ale jak wchodzę w emocje dziecka, to wygląda mi na już wyjście, ale to nie jest chęć narodzin, tylko to jest chęć uwolnienia się z tego worka, z tego brzucha. Gdzie to w niej jest zapisane? Wiesz co, tutaj w mostku to widzę to na tej wysokości. U niej. Czy to miało wpływ na to, na jakiego mężczyznę zwróciła uwagę? Na jaki typ? Tak, ale z tego co mi eterczyta, widzę jeszcze, że jej poczucie wartości już było obniżone. To nie był mężczyzna, tak jak wizualnie Eter to czyta, który by... Nie chodzi już o, niego, o jego wiek, to po drugie był od niej dużo starszy. Nie był to mężczyzna, którym ona normalnie by się zainteresowała. Musiała psychicznie być już dosyć wymęczona. Powiedziałabym, że wzięła to, co było, powiem brzydko. Bo a dlaczego, jaki program, jaki konflikt w pamięci komórkowej spowodował, że wzięła to, co było? Z poczucia tego, że będzie sama. I że na nic innego nie jest warta, na nic lepszego. Takie słowa wskakują.
To też mi się bardzo mocno przy tym, Dorotka, wybija linia rodowa też do tego. Dobra, niech to od razu wyciąga. Na zewnątrz, z tej dla mnie teorii, jaką ona przedstawiała, jeżeli chodzi o poznanie tego mężczyzny, było tak, że to on za nią chodził, biegał itp. Prawda jest nieco inna. Bardziej ta kobieta zabiegała o niego, jak on o nią. I według tego, co ja szczytuję z eteru, jako informacja, przychodzi mi, że to nie dziecko było takim już powodem, jejku, słowo mi uciekło, że to nie zaczęło się od tego poczęcia syna, na które on może nie do końca się godził jednak, ale ten też już związek z nią widzę, że był taki, no dobra, ale on też nie do końca jakby na to przestawał, wiesz? Już nie widzę tego, że to jakaś wielka miłość z jego strony, że był tego pewny. Czyli to było na zasadzie, okej, dobra, niech będzie, ale nie, że chce. Może też patrzył na to, ile ma lat, że może ciężko mu będzie, nie wiem, poznać osobę też tak młodszą, która była zainteresowana nim w tym momencie, bo to jednak no, sporo lat był od niej starszy. To ta zgoda na to małżeństwo dla mnie jest troszeczkę podobna do zgody na spłodzenie sobie dziecka. Ja to tak szczytuję. A jeszcze, Asiu, jedna rzecz. Czy te wzorce, które ma Paweł, jeżeli chodzi o rodzinę, o to, jak powinna wyglądać relacja między kobietą a mężczyzną, które są negatywne, które działają w przyszłości, jeżeli on pozna kogoś, będą działały na niego, na jego niekorzyść. Gdzie to w nim jest, w pamięci komórkowej? W głowie, no on nie ma wzorców pozytywnych, to o czym powiedziałaś, to jest tak naprawdę negatywne, ale mogę powiedzieć, że to jest żaden wzorzec. Więc on go wyciąga. Będzie miał partnerkę i teraz by tego nie wyjął, wyciąga to. Nie, prawdopodobnie nie utrzymałby się w żadnej relacji. Ktoś musiałby bardzo starać się o niego, tak jak jego mama o ojca, bez uczucia odwdzięczenia się, bez uczucia takiego, że jest to uczucie. On prawdopodobnie do partnerki mógłby nawet niczego nie czuć, albo uczucia, które są niesprecyzowane, jeżeli chodzi o niego, bo on nie ma wzorca. Nie zapisała się rodzina jako ta mama, tak, ta mama mu się dobrze przypomina, ona mu się dobrze kojarzy, to dbała, ale ojciec w tym wszystkim to nie ma. Więc wpisuje sobie przeciwstawne wzorce. Pokaż mu taką rodzinę, tak, jak to powinno wyglądać i dobrze by było, żeby tutaj sobie właśnie subtelnie pokazuje palcem na dom i na mówi, że to też jest mama i dba o dziecko. Ona pokazuje na sytuację, która jest jeszcze w domu. On tak dostrzega. Pokazuje mu. On brakuje mu bardzo do tej pory. Ma bardzo duży brak miłości w sobie. Dobrze, wyciąga ten brak. Wyciąga ten brak. Jest tak, miłość od tej mamy, ale to jest za mało, bo druga strona tak jakby jego bardzo chciałaby właśnie mieć taką kochającą rodzinę, ale on pamięta, nie było takiej. Zmienia ten wzorzec sobie. Uczucia tak jakby też budzą się w nim, emocje idą. Dobrze, niech on je sobie rozkręci, żeby pustki nie było. Dobrze. Dobra, i zobaczmy, Asiu, czy jeszcze cokolwiek łączy Pawła i jego mamę z tym ciałem subtelnym, z tym duchem taty. Jak już powyciągali, to jeszcze patrzę. Nie no, tu cały czas tylko próby są przełączania się przez duszę znowu kontroli mentalnej, ale jest blokowane w tym momencie, nie da rady. Bardzo dobrze. Sam też stoi w unieruchomieniu, ponieważ jego zachowanie było bardzo brzydkie.
Nie mają połączeń z nim żadnych. Dobra, jeszcze jeżeli jest jakaś jego energetyka tutaj w tym mieszkaniu, Tak. to niech to pozbierają i też sadzą tam do tych plecaków. Jest bardzo dużo jego myślokształtów, wpuszczonej energii, która zakłóca pewne wibracje, możliwość podniesienia wibracji osobom mieszkającym w domu, plus no, całe mieszkanie jest po prostu takie energetycznie bardzo niefajne. Na pewno nie czują się tam dobrze oboje, jedno i drugie. Może to nasilać wszystkiego, każdego rodzaju stany depresyjne bądź chandry, jakie mają oboje. Mieszkanie się czyści. Dobrze. I on dostanie to razem z plecakami. Z plecakami, dokładnie. Także będzie czysto, niech oddadzą mu plecaki i niech idzie. Już ciała subtelne po odcięciu tutaj koneksji kontroli mentalnej z duszą bardziej dopełniają, są już bardziej dopełnione energią. Nie musi być różnica. Bardzo dobrze, niech rozkręcą sobie te energie. Tak. Dobra, oddaję te plecaki. Tak. Oddają te plecaki, jego trzeba nie inkarnuje w tym momencie. A jakby Asiu mu otworzyć taki portal, żeby on już tutaj jakby na ten moment nie za bardzo miał ochotę przychodzić. No on żeby mu się nie chciało przychodzić. Na ziemię nie będzie przychodził, bo nie będzie miał takiej możliwości. Już portal będzie znikał i on jeszcze drugą sprawę załatwimy. Nie, on tak, i już nie będzie mógł wrócić. Dobra. On dobra, musi iść do miejsca przejściowego gdzieś w drzwi. I tam to jest dla niego odpowiednie miejsce. Dobrze. I tam wchodzi zadowolony zbytnio. Nie jest z tego, ale no. To jest miejsce, gdzie ma iść. Bo stamtąd też nie wyjdzie, jeżeli chodzi o to, żeby tak robił jak teraz, tak? Tak, tak, tak. Poszedł. Dobra. Niech jeszcze Paweł zerknie, czy ma jakieś koneksje, połączenia, które byłyby dla niego niekorzystne z przyrodnim rodzeństwem ze strony taty nieżyjącego. Jeżeli tak, to chciałabym, żeby odciął to wszystko. Pewne rzeczy, które przechodzą, widzę je jako zanieczyszczone, Dorotko. Jest to jakieś zanieczyszczenie dużego stopnia, ale... Ale jest. Dla niego na tamten czas przez te otwarte kanały i to wszystko na pewno nie było to w żaden sposób budujące. To trzeba tutaj też podcinać po prostu. Tak, niech to odetnie wszystko. Mogą niektóre z tych osób być wpływowe na decyzje bądź nawet na myśli, jeżeli o niego chodzi. On, tak, najpierw do ładu w ogóle musi dojść ze sobą, bo on nawet nie wie, co myśli. Teraz dopiero jak ten schemat rodzinny zapisał się tak, jak powinien być, on dopiero odzyskuje, Dorotka, jasność myślenia. Tak. Dobra. Dobra, i teraz mamy kolejną sprawę, czyli ten portal i istoty, które tam są. No mamy tutaj tak jakby otwartą inną przestrzeń w miejscu zamieszkania, w której żyją dwie osoby. Ta dusza, która poszła, Dorotko, taty, widziała te osoby i co jest istotne i muszę o tym powiedzieć, jest tam kobieta, która wygląda na istotę w średnim wieku, na zdrowie istotę, jest to dusza. Natomiast jest prawdopodobnie jej syn, który... Nie mam pojęcia, co się z tą istotą dzieje, po prostu śpi na łóżku.
Łóżko jest dla mnie jakby z innej epoki, jest to nałożony obraz na obraz. Na zdrówko. Dziękuję, przepraszam. Tak, prawda. Dusza tak jak atakowała, powiem brzydko, swojego syna i swoją żonę, ziemskich tutaj, Pawła i jego mamę, a próbowała atakować tą rodzinę eteryczną. Kobieta broniła swojego syna, który, ja nie wiem co mu jest, on wygląda jakby spał. Tylko ja, szczytując po kodzie tą już istotę, szczytuję ją jako istotę demoniczną. Ta istota jest w stanie jakiegoś głębokiego uśpienia. Letargu. Tak. Leży na... matka jest ciałem subtelnym. Mama jest duszą, jest ciałem subtelnym. Tak. A czemu ona nie wyszła tutaj z tego wymiaru ziemskiego? No właśnie, nie wyszła, ponieważ prawdopodobnie nie potrafi zabrać ze sobą tego, no nie wiem, prawdopodobnie syna, który śpi. A możesz ją szczytać albo zapytać o to? Bardzo płacze, bardzo rozpacza, mówi, że bił ich tutaj. Kto bił? Ojciec. Tak. Cała się musiała bronić, bo uderzał po głowie, padają takie słowa. Ciało subtelne zabronione miało korzystanie z portalu, którym przechodził tata Paweł. Okej, czyli na tym portale mogła sobie wyjść, tak? No, mogłaby wyjść, ale nie wyszła. Dobra, Asiu, a teraz druga rzecz. W jaki sposób obecność tego ciała, tej duszy plus tego jej syna, tej istoty demonicznej, bo on zdemonizował, tak, wpływały na fizyczne ciała Pawła i jego mamy i ich życie? W dużym stopniu, na pewno w największym stopniu wpływało to, że na ich dom nałożony jest jeszcze jeden dom, jeszcze jedno mieszkanie. Ta przestrzeń najbardziej zaburzała energetycznie życie Pawła i jego mamy. Natomiast same istoty, istota demoniczna, kimkolwiek jest na tym łóżku, ta, która śpi, nie widzę, żeby zabierała energii komukolwiek. Zaburzała na pewno, zabierała nie. Swoją obecnością po prostu. Sama dusza, tak, zdarzało się mamy, jeżeli chodzi o ciało subtelne tutaj mamy tej istoty. Ta mama zabierała energię domownikom, bo musiała jakoś przetrwać, albo gościom, którzy pojawili się w tym domu. Bardzo rzadko kiedy w ogóle opuszczało ciało subtelne ten dom, wychodząc gdzieś, mogłoby. I jak miała tylko możliwość zaczerpnąć od jakiegoś gościa trochę energii, na pewno to robiła. Natomiast nie wychodziła, dlatego że nie chciała zostawiać samego tego swojego jakby syna. Tak naprawdę nie wiem, czy to jest jej syn. Ta więź mi wygląda na rodzinną, dlatego tak mówię. Ale niekoniecznie tak musi być, że jest to biologiczny. Może to być po prostu ktoś, kto dla mnie jest to istota, ta demoniczna. I było to też ciało subtelne, na pewno dusza. Dla mnie zdemonizowała. Nie wiem, czy miał jakby coś do powiedzenia już w tym procesie, czy ten proces nie skończył się, kiedy on już zasnął, jakkolwiek to brzmi. A zasnął tutaj na tym mieszkaniu, Asiu, czy to już, czy kiedy nastąpiło to zaśnięcie? Zaśnięcie nastąpiło w poprzednim jego życiu. Jest to życie na pewno... szczytuje mi eter 1946 rok. Czyli ta kreacja już była tam wcześniej w tym miejscu i tam powstał po prostu ten blok? Ona jest tak długo, to ciało subtelne tej kobiety jest tam tak długo w tym miejscu? Szczytuje mi to eter jako to, że to był ich kiedyś ich dom. Na pewno słyszę jakieś wybuchy. Nie wiem, czy to jest wojna, tak to wygląda. Dla mnie wygląda to tak, nie widzę całej tej sytuacji, jest bo w ogóle bardzo ciężko to szczytać, ale dla mnie następuje jakiś wybuch i na pewno wiem to, że ten mężczyzna, który teraz śpi, ten demoniczny, na tym łóżku na pewno umarł w tym ataku, w tym wybuchu. Ja to tak szczytam. Czyli oni mieli wspólne wcielenie, tak? Dobrze to rozumiem?
Tak, to była matka i syn dla mnie Okej, wtedy. matka i syn, dobra. Jeszcze jedna sprawa. Umierają we dwoje. Kobieta umiera syn. Dusza po prostu jedna jest, to jest duch, to jest dusza. Ona nie inkarnowała, nie ma ciała fizycznego. Czyli od tej pory nie inkarnowali Nie, oboje. ale był jeszcze mężczyzna, był mąż tej kobiety i kobieta mogła, bo tak mi to eter szczotuje, w ramach pomyłki ducha, czyli tatę Pawła, wziąć za swojego też męża, którego wtedy miała. Dlatego on tam chodził. Ona dopiero zobaczyła, że to nie jest ten człowiek, że on ich bije. No dobra, ale jak to się stało, bo tego jeszcze nie rozumiem, że ona wychodzi z ciała razem z tym synem, bo kończą razem w tym samym Dalej w tym momencie domu. życie, i dlaczego oni nie wyszli z tego wymiaru gdzieś indziej, tak jak to zwykle dusze Wiesz co, robią? nie umiem ci tego wytłumaczyć. Widzę takie coś. A Oddzielnie. zapytaj ją zapytaj. Tak. Przecież miała taką możliwość. Czemu nie skorzystała? Czemu Albo na jakich ty mówisz, że frekwencjach ona wyszła? jest tam, gdzie była? Że ona się jakby nie ruszyła z miejsca w ogóle. Z tamtego życia, tak jakby teraz znalazła się tu. Eter szczytuje to w sposób taki, że ja nie wiem, to wygląda tak, jakby dla mnie przeniósł się cały dom. Tak jak oni giną, Dorotka, w tym dla mnie giną w wybuchu matka, ojciec i syn, i pojawiają się tu w tej, nie wiem, czy następuje jakieś załamanie czasu. Czy jest to jakiś przeskok kwantowy dziwacznego pochodzenia, który jakby. Ja nie widzę tych ciał. I jeszcze jedna sprawa. Tych ciał subtelnych nie widzę w ogóle, żeby oni przechodzili przez eter, mieli wybór kolejnego życia. No Nie. właśnie. Oni dalej trwają, tak jakby z tamtego życia dziwnym trafem przeniesieni tu. Ale ona nie może przez to w ogóle wybierać sobie ciała fizycznego, nie ma Ona się nie ciała. ruszyła z miejsca i kobieta ma rację. Ona nie była w eterze, jej syn tym bardziej. On prawdopodobnie dla mnie wygląda to tak, jakby wybuch nastąpił w jego śnie i on dalej śpi. Jakby sytuacja, która była kiedyś, trwa nadal, Tak, oni dalej są w tej sytuacji. tylko i w tym domu, tylko że już w innych czasach. Dobra, a jak ona ma na imię, ta kobieta? Estera. Estera. Dobra. Dorotko, okno zasłonię, tylko wiesz, Dobrze, idę dobrze, gdzieś bo tutaj. widzę, że ci słoneczko świeci. Słoneczko, ale nie tylko, wiesz, poczekaj. Jeszcze, Dorotko, jedna sprawa. Dlaczego w to miejsce? Prawdopodobnie dlatego, że jak patrzę w dół, w ziemi dla mnie, jest to miejsce bardzo energetycznie otwarte. Nie był blok. To, gdzie oni mieszkali, to była typowa chata. No, w tym momencie no, to nie przypomina chaty. Normalnym wzrokiem patrząc nie, ale patrząc głębiej, jest to dalej ta chatka. A Tylko, czy że. Estera widzi to, że tutaj w wymiarze ziemskim mieszka Paweł z mamą i że Tak. to zaburza ich życie tutaj, Tak, i doświadczenie? ta kobieta nie rozumie tak samo, co się wydarzyło, co się stało. Wie tylko, że po pierwsze nie może wyjść, a po drugie jej syn się nie obudził. On tak jak zasnął i umarł, on dalej śpi. Pytanie teraz należy zadać następujące. Czy ona chce wyjść z synem z tego miejsca? Chce Tak, opuścić? No to bardzo, jest bardzo chcę. najważniejsze pytanie. Dobra, bo Ona gorzej chce. by było, Ona gdyby cały nie czas chciała. mówi tutaj o nim, że ona chce, żeby on się obudził, żeby obudzić jej syna. Dobra. W takim razie poprosimy ją, żeby razem z tobą cofnęła się na linii czasowej i zobaczmy, w którym momencie tamtego życia, jak ona wybierała tamto życie, Asiu, Estera. Niech ona idzie do księgi, niech zobaczy, jak wybierała tamto doświadczenie. Co było w tej księdze? Jakieś Na istotne pewno. chorągiewki? Na pewno duży program religii, na pewno karma, duże zadośćuczynienie, duże zasłużenie. Na wiele rzeczy to mi się wybija. Czy ona zechce to ściągnąć?
Ona mówi, ciało subtelne mówi, że jak ją Bóg opuści, to ona już niczego nie będzie miała. Ale ją Bóg nie opuści, tylko niech ściągnie tą karmę. No, po jakiego grzyba jej to? Chce wyjść stąd, czy nie? Chce. No to niech to wyciąga. Wyciąga. Potem sama zobaczy, czy będzie chciała coś z powrotem. Jakby taki, wiesz co, idzie to jakby takie włókna w środku. Jakby jakaś ośmiornica taka włókienna się wyciągała ze środka, taki coś. A zobacz, Asiu, czy w tej księdze było zapisane, w jaki sposób oni z tym synem wyjdą z ciała? Nie Nie. było takiej informacji? Nie, tam nie ma w ogóle nic o rodzinie, tam jest tylko na jej temat w księdze napisane. Na jej temat, okej. Okay. Tak. A zajrzyj do księgi tego syna. Bo skoro on się pojawił i ona go poczęła, no to tutaj mają wspólną ścieżkę. No nie wiem, tam jest kreska krótka narysowana, jakby oś matematyczna, która tutaj jest długa kreska, a na takim fragmencie jest pionowa, tak jakby ktoś uciął tą linię. Pokazuje mi ta księga to, co jeszcze tu jest między wierszami, to jest to, że on bardzo szybko wyjdzie z ciała. Nic więcej tam Nic nie ma. więcej nie ma. Dobra. Odbywa farmę tylko jeszcze. Okej. Okay. To poczekaj. I teraz tak, zobaczmy, Asiu, w tamtym momencie, kiedy oni już wybrali te księgi, jakbyśmy weszli na tą linię czasową. No. To jest jakaś wojna, mówisz, tak? To są czasy Jest, wojny. Jest wojna, bo widzę przechodzące wojska. Widzę też bardzo dużo już przejętych terenów i na pewno wojsko razem z czołgami idzie dla mnie w stronę Niemiec. Na pewno tam i jest dosyć blisko. Dobra, ale na pewno była taka możliwość w którymś momencie zmiany miejsca. Oni mogli zdecydować się, żeby się gdzieś przenieść razem z mężem. Była taka myśl, ale wygląda to dla mnie na to, że oni nie zdążyli. No to dobra, wcześniej jeszcze. Jeszcze wcześniej. Chcę, żeby jej ciało subtelne podeszło do fizycznego ciała wcześniej jeszcze i zasiało w niej taką chęć podjęcia takiej decyzji wcześniej o przeprowadzce. Niech oni pokaże. Zostali, bo mąż powiedział, że pójdzie walczyć, Dorotko. I Estera nie była tutaj w stanie odwieźć go od tego, od tej myśli. Ona bardzo nie chciała, żeby on szedł na tą wojnę, na ten front. On miał rolę takiego jakby zwiadowcę przejąć, kogoś takiego, kto będzie patrzył, czy nie idzie wróg. Okej. A mieli możliwość wcześniej, jak się tylko poznali, wcześniej zmienić miejsce zamieszkania jeszcze, gdzieś indziej? Taką opcję, rzucić się na głęboką wodę i wyprowadzić się, wyjechać gdzieś. Były takie momenty, że mogliby to zrobić. Dobra, to niech ona wyszuka taki moment i chce, żeby na linii czasowej zmieniła decyzję. Za granicę, bo nawet był taki... No to wyjeżdżają za granicę. Podjęli. W tamtym momencie robi przekaz do ciała subtelnego na linii czasowej w tamtym momencie, żeby zmieniła bieg wydarzeń, właśnie, że chce wyjechać za granicę. Niech pokaże jej konsekwencje. Jeżeli tego nie zmieni, do czego to doprowadzi w dniu dzisiejszym? Tak, ona tutaj nawet była skłonna na takie zmiany, ale gorzej jej było nakłonić męża, czy przekonać męża do takich zmian. To on tutaj stawał oporem, jeżeli chodzi o tą tak, sytuację. Tak, ale gdyby ona się wybrała razem z synem, to on by poszedł za nią. Tak, i mogą to zrobić. No właśnie, niech to zrobi. Niech zmieni, niech anuluje tamtą linię czasową i zmieni bieg wydarzeń całkowicie. On się ciągle tylko pyta, ona się ciągle pyta, czy on będzie żył. Takie słowa padają ciągle. No jak nie pójdzie na tą walkę, to będzie żył. Czy ona chodzi jej o syna? Tylko syn już ma tatuaż na szyi, już jest tutaj, Dorotko, symbol, nie? Ciekawe, czy linia czasowa da radę to usunąć. Poczekaj, poczekaj. W tamtym momencie ma symbol, kiedy ona zmienia tę linię czasową? Nie teraz, ale już proces, w jakim on tutaj był, przeszedł 65%. Zobaczymy. Jeżeli się da to zmienić, to okej. Zobaczymy.
Jest przeskok, jest zmiana, jest widać, idą gdzie indziej. Jeszcze mniejszy jest ten chłopak, już jest, nie jest to niemowlę, ale jest to, jest z mężem, tak mają pakunki. I tam wiem na linii czasowej, że ta wojna ich nie dosięgnie. Patrzę na tego dzieciaka, czy on nie ma... nie ma tatuażu, ale mam wrażenie, że jest tak zwany już naznaczony jednak, mimo tego, że symbolu nie widzę. Procesu nie ma w nim, tak jakby, ale jest jakieś naznaczenie. Ja wiem, że o to chodzi, Dorota. Ale ona była w tej księdze. Można zrobić im przekaz, że jak będą chcieli, mogą całkowicie księgi nawet anulować i sobie wykreować nowe, żeby zlikwidować tamte. I może to u niego zadziała, że nie będzie tego po prostu na niego naznaczenia z góry, widzisz. Jednak linia czasowa daje radę nieraz odwrócić takie procesy, chociaż nie zawsze. Nie zawsze. Dobrze, jeżeli on zechce zmienić tę księgę razem z mamą, ona swoją, on swoją, niech to zrobią. Tak, on chociaż zmieniają, on chociaż śpiący, ale co szczytuje teraz eter w tym, na tamten czas śpiącym ciele, cały czas świadomo. On wiedział, że tutaj jego matkę, znęca się nad jego mamą ktoś inny. Ktoś. Próbował bronić, czym bardzo mógł dotykać energetycznie jednak Pawła. To dopiero teraz wskoczyło, nie było tego widać wcześniej, ani trochę. Jednak, wiesz, próbował coś zrobić, ale nie mógł, tak, nie? Tak. No i dobrze, jest no i... zmienione. Dobra, i teraz zobaczmy, czy oni nadal są w tym domu. Nie. Czy jest ta kreacja, nie ma ich. Nie ma w domu, nie ma w domu. A gdzie ich odbierasz teraz, w chwili obecnej, gdzie teraz oni są? W okolicach Niemiec ich odbieram, Dorotka. To już są Niemcy, nie szczytam ci, jaka to jest miejscowość, bo nie widzę, jaka to jest ale miejscowość. Ale inkarnują przy zmianie tej linii? Tak, inkarnuje kobieta na pewno i inkarnuje jej mąż. I ciekawa sprawa, bo syn jest ciało fizyczne, ale już ma, jest ciało fizyczne z bardzo dużą zdolnością telepatii. Bardzo z dużą siłą przebicia, jeżeli chodzi o rzeczy ezoteryczne. Przyjął taką cechę, ale nie jest to nic, co mogłoby go gdzieś tam blokować, szkodzić mu. Nie odbieram. Bardzo silna energia. Widać, że to jest energia ogromnej siły. Nie wiem, czy nie pokierował się w stronę jakiejś tutaj ukierunkowanej duchowości, tak bym to nazwała. No dobra. Czy widzisz teraz w chwili obecnej, Asiu, żeby tam był portal w tym mieszkaniu? Nie. Czy ten portal też zniknął? Nie ma portalu żadnego. Portal był ojca, portal był dla taty Pawła. To był jego. To był jego portal. Dobra, dobra. To tutaj mamy sytuację wyjaśnioną. Dobra, tutaj jeszcze mamy tak, u Pawła, jeżeli chodzi o konflikty, tutaj mamy problemy z zaparciami, zatwardzenie. Tutaj jest duży konflikt tożsamości w obrębie swojego terytorium, czyli nie wiem, kim jestem, nie wiem, gdzie jest moje miejsce, niezdolność przeprowadzenia różnych rzeczy do końca i to też się za nim ciągnie, bo niczego nie potrafi. Pokaż mu to, Asiu, niech on to wszystko wyciągnie, uwolni. Część rzeczy już, o których powiedziałaś, wyciągnął. Resztę jeszcze teraz wyciąga. I jeszcze bardzo ważna rzecz. On nie widział nigdy dla siebie miejsca, ponieważ nigdy nie mógł być sobą. Od urodzenia tak jakby nie mógł być sobą, więc tutaj ten konflikt terytorialny dlatego też jest taki wzmocniony. To też wyciąga. Tak. I jeszcze przyszło też brak możliwości w wielu sytuacjach okazania
uczuć, ale nie chodzi też tylko o miłość, chodzi o różnego rodzaju uczucia, uczucia. Emocje też. Dobra, tak. Wyciąga to, uwalnia. Tak. Wyszło, Drutka. A czy widzisz, żeby mama Pawła, kiedy była w ciąży albo tuż po porodzie, miała jakieś obawy, lęki o to, że Paweł będzie miał trudności z wypróżnianiem się, albo ona miała problemy z wypróżnianiem się, miała zaparcia na przykład w okresie ciąży ze stresu, z jakichś takich właśnie sytuacji. Ona miała. Dobra, gdzie to w pamięci komórkowej jest u Pawła? W głowie. Dobrze, to też uwalnia. I jakiejś brudnej sprawy, której nie może się pozbyć albo Paweł, albo jego mama. I to przeszło w pamięci komórkowej. Oboje mają taką, mają więcej, dwie sytuacje ja szczytuję u Pawła i jedną u mamy. To jest taka dosyć inna sprawa, ale... No, śmierdząca sprawa, to prawda. Tak. Dobra. On ma takie dwie. Dobrze, w takim razie też uwalniają te energie z tych rzeczy. Dobrze. Teraz tak, tutaj problemy z łysieniem. On praktycznie już od samego początku miał problemy z wypadaniem włosów. U niego też bardzo duży brak był głaskania, takiej czułości, braku szacunku, braku uznania, głównie ze strony taty. Chodzi o jego sposób myślenia. Tata jest reprezentantem jego myślenia. Intelektualnie tutaj tak. Nie był nigdy wspierany. Dokładnie, wybija mi się stres, ale co jeszcze zobaczyłam, wybija mi się jakby ta jego pokuta, odpokutowywanie, ta jego powolona głowa, która jakby nie produkuje już owłosienia, on tę głowę pochyla cały czas. Takie coś zobaczyłam. Okej, okay, to w takim razie to też w takim razie wyciąga taką uległość. I to z ciężarem wychodzi z klatki piersiowej. Wskakuje mi takie słowo jak grasica ciągle, już je słyszę trzeci raz. Nosi Pawła, Dorotka. A niech on spojrzy, co tam w tej graśnicy jest zablokowane, jakie emocje. Graśnica jest bardzo ważnym narządem. Wiesz, to mi przyszło kroki. Że nie może czegoś dokończyć, nie może być samodzielny, tak, samodzielnić. Usłyszałam nawet tupanie stóp. Jakby ktoś wchodził po schodkach, Dorota, i wiem, że to są schodki do góry. Wejdź w tę wizję. Oprócz jest tego, blokada, że słyszę... jest blokada, tak jakby on chodzi z jednego miejsca, do którego dane było dojść, z powrotem na dół i dalej tam, dalej nie da rady do góry wejść. Bo jest A zobacz, co mu blokuje przejście tam dalej. No to jest przejście, które było blokowane na pewno przez ojca. A teraz poniekąd tym, co robi, na co pozwala sobie jego ciało fizyczne, blokuje to poniekąd sam. Sam, dobra, niech on ściągnie, pokaż mu te blokady. Tak. I z pamięci komórkowej, z pamięci wyciąga, z fizycznego i subtelnego. Wyciąga, jeszcze powiela schemat, który tata, rzeczy, które tata robił jemu, Paweł teraz, bo taty już od jakiegoś czasu nie ma, długi czas lub krótki, różnie można to odbierać, bo to już jest prawie 4 lata, natomiast on tak jakby ciągnie, widać, że ciągnie dalej jego rzeczy, które zrobiłby tata, po drugie mógł być nakłaniany do tego przez duszę, która była w domu jego ojca, natomiast jak mu tata spuszcza łomot mentalny, on siebie sam tłucze dalej. Dobra, gdzie ma tą potrzebę wymierzenia sobie kary? Wyciąga to, uwalnia tę energię.
Na pewno stan depresyjny, który też wychodzi z głowy, to jest też depresja, on nie ma ochoty nic robić. Lepiej robiłby nic. Tak, a uciekanie w gry, Asiu? No tak, to jest coś, na co on wykonywać może, to jest nic innego jak odrywanie się od rzeczywistości. Tą potrzebę też wyciąga, uwalnia. Zapominanie o problemach dzięki temu. I rzeczywiście bardzo dużo spraw, do których zabiera się w ostatniej chwili, bardzo dużo spraw, których nie kończy. Zachowania dziwne, zachowania, ruchy czasami, które są uważane za ruchy niekoordynowane, odbierane przez osoby trzecie. Pociąga. I przeciwstawne sobie od razu wpisuje. No, poczucie własnej wartości, poczucie asertywności, kreatywności, wolności od różnych rzeczy. Wolności od nałogów, wolności od myśli, które go też bardzo bojkotują. Tak. Zdrowie. Możliwość i chęć rozwoju. Bo możliwości on miał, ale chęci nie miał. Chęci nie miał. Tak. I tak to zmienia. Inaczej to wygląda. Ciężko czytać jest jakieś emocje, cokolwiek, bo dlatego, że bardzo dużo zmian przyszło do ciała subtelnego, które mają już przełożenie niektóre na ciało fizyczne. Tak. Bardzo duża zmiana nastąpiła od tego, co było, od tego, co teraz jest. A jeszcze Asiu, niech on spojrzy. On chciałby wyciągnąć sakramenty, które ma? Tak, chciałby wyciągnąć tutaj. Dobrze, to niech je wyciągnie i wystawi na zewnątrz. Do tego. I niech jeszcze spojrzy inkarnacyjnie, czy jeszcze są jakieś zapisane traumy, jakieś programy, przekonania, jakieś ograniczające go schematy z poprzednich inkarnacji, które są aktywne, wpływają niekorzystnie na niego, bądź nieaktywne, które jeszcze są, że tak powiem, w fazie uśpienia. Dobrze. Na pewno tutaj, jeżeli chodzi o rzeczy zapisane inkarnacyjnie, to są te rzeczy, które są niebudujące. Słowa bardzo często słyszalne w jego kierunku przez ojców, w jego inkarnacjach, przez braci, przez partnerki, dziewczyny, koleżanki, że się do niczego nie nadaje, to to. Czyli krytyka. Krytyka, tak, bardzo dużo krytyki. Krytyka w życiu osobistym od partnerek, od rodziny, od matki, głównie też od ojców i od pracodawców, Dorotka. W jego inkarnacjach. Burzliwość jego żyć. Tu jest bardzo dużo inkarnacji, gdzie on nie był w stanie ułożyć sobie życia swojego prywatnego, bo uciekał bardzo często w jakieś nałogi, najczęściej w jakiś alkohol. Więc te nałogi, które gdzieś tam się przewijały w poprzednich wcieleniach, jakiekolwiek, tak. Również uwalnia. I pojawia mi się tam jeszcze w inkarnacjach chęć i pomysł, aby zarabiać na tych nałogach innych ludzi, bądź produkować, sprzedawać i to się przeniosło. I przez moment w tym życiu też wyłapuje u Pawła taki pomysł. Dobrze, uwalnia to też. Dużo będzie, a nie narobi się, a zarobi, tak? A zarobi, tak. No i on tak by chciał, żeby te prace były jak najmniejsze i na jak najkrótsze, a pieniądze z nich bardzo dobre. To w głowie. Dobra. A niech poszuka w sobie jakąś pasję, energię pasji, kreatywności, twórczości. Widzę coś takiego odnośnie też do komputerów, jako programowanie. Ale rzeczy jako kreatywne, rozwijające, a nie jako granie w gry, tak? Tak, tak.
Tak, właśnie, niech Tutaj, on. uważam, że mógłby się sprawdzić, bo to też jest na pewno z tego, co tutaj widać, eterycznie introwertyk. To nie jest osoba, która lubi być w tłumie, w zainteresowaniu. Są osoby, on nieraz nawet robi wrażenie takiej duszy towarzystwa, ale nigdy, że tak powiem, na trzeźwo. To na trzeźwo to jest kompletny introwertyk, on lubi swoją samotność cisza, tylko że ta samotność cisza jego nie budowała jak do tej. To tutaj może w tę stronę tego programisty pójść. To Tak. myślę, że sprawdziłby się bardzo dobrze w takim zawodzie. Dobrze, niech rozkręci w sobie tę energię. Dobrze. I spójrzmy jeszcze, Asiu, czy w poprzednich życiach przyniosły się u niego jakieś problemy zdrowotne, czyli typu właśnie łysienie, jakieś zaparcia, bądź jakieś inne dolegliwości, które są aktywne, bądź mogłyby się uaktywnić w przyszłości z inkarnacji. Zaparcia widzę, ale widzę też w drugą stronę, niekoniecznie zaparcia, ale tutaj przyczyną w tych poprzednich inkarnacjach było po pierwsze nieregularne jedzenie, a także jednak te rozwolnienia i tego typu były takie rzeczy, biegunka na półce, często go dotykało niestety poprzez używki, przez picie, nie przez picie. Co jeszcze? Łysienia w młodym wieku nie widzę, natomiast widzę siwienie w młodym wieku. Siwe włosy, niejednokrotnie. To też niech To wyciągnie. powiązanie z włosami. Co jeszcze się wybija? Wybija się bicie po głowie. To coś. O właśnie, to też Przez zauważyłam. braci, tak, bracia bili go po głowie w różnych życiach, ojciec bił po głowie. I nawet mamie też niejednej zdarzyło się go trzasnąć po głowie. Wyciąga. I to się przeniosło. Wskoczyło mi zastępowanie wody czymś innym, czy nie bezprocentowym w inkarnacjach. Tutaj na pewno też jest problem, organizm jest odwodniony. To jest przeniesione, zapisane na wysokości klatki piersiowej. Dobrze, niech to też uwaga. Informacji tak. Wyciąga. Dobrze, i zerknijmy, Asiu, chyba że jeszcze coś tam widzisz w tych inkarnacjach. Czy możemy przejść dalej? Istotnego, co się przeniosło, bym zapisało już nie. To były takie rzeczy, które mogą tutaj budować, nie? Dobrze, chciałabym, żebyśmy jeszcze spojrzały na to, jak wybierał Paweł tutaj to życie, jak dokonał wyboru tutaj tej księgi, jak to wyglądało. Podchodzi ciało subtelne, tutaj widzę do księgi. I wiem, że w głowie ma to, że będzie pisał i szczytuję z niego taką myśl. Będę pisał, aha, nie, już zapisane, no okej, to jeszcze lepiej. Czy on w tamtym momencie, kiedy podchodzi do księgi i decyduje się na to życie Pawła, czy on ma świadomość, w jaką rodzinę wchodzi i kim będzie jego tata? I jaki będzie dla niego? Że nie, bo nie widzę, żeby on spojrzał w takim kierunku, Dorotka. Dobrze, a niech spojrzy teraz z pozycji, kiedy wybiera tą księgę i chce, żeby Jest się przyjrzał temu, co rodzina tam jest. wpisana. Jest wpisana praca i jest wpisana miłość. Okej, to jak to się stało, że akurat wszedł w ród? Tak naprawdę, to wszystko, co było w księdze, się spełniło. Miał rodzinę. Nie jest napisane, jaki to miał być tata. Rodzina się sprawdza, jednak miał mamę, miał ojca, nieważne jakich, tak? Czyli to wynika z tego, Asiu, że nie było doprecyzowane, Z czego tego, on że chce doświadczyć? nie było doprecyzowane, wpis był ogólny, plan Okej. jest istot zdemonizowanych, natomiast to są wpisy, które oddają to, jak on żył.
rodzinę miał, miłość, mamę też, jakby nie no było, tak, miłość choć jest określone czyja miłość. Tak, pracę, no to wszystko gra. No dobra, to teraz pytanie do Pawła Subtelnego w tamtym momencie, czy jego to satysfakcjonuje? No już wie, o co chodzi, kompletnie go to nie, to nie satysfakcjonuje. Dobra, czy w takim razie jest skłonny anulować tę księgę i wybrać sobie własną, nie gotową, tylko własną i zapisuje sobie scenariusz, dokładny scenariusz na to życie? On chce rodzinę mieć taką, w której będzie mógł być sobą, w której będzie mógł wyrażać siebie. To są jego tutaj intencje, jakie chce. Rodzinę, w której będzie kochana i będzie kochał. Wolny, zdrowy, bez żadnych uzależnień, kreatywny, kochany przez inne osoby, akceptowany, wolny, tak zmienię. Dobrze. I chcę mieć obfitość finansową, ale chcę mieć pracę, która go też spełni. Taką, która tak, da zarobić, ale taką też, dokładnie, będzie mógł pokazać też, na co go stać. Żeby czerpał radość na każdym aspekcie swojego życia. Tak. No i teraz mówi, że jeszcze sprawdza, on to jeszcze czyta raz i bardzo patrzy. Dobrze, to niech on sobie to dokładnie sprawdzi. Bo to jak zapisze, tak będzie miał, to już będzie własnej wartości. Bierze za tą pełną odpowiedzialność. Dobre zdrowie. I tak zmienia. Asertywność też. Tak, to już tam i jest asertywność. Dobrze. To teraz, Asiu, bo później sprawdzę sobie w przyszłości, jak to wygląda w tych nowych warunkach. Jeszcze tutaj mamy mamę Pawła. Czy jeżeli chodzi o ród, o pamięć komórkową z rodu, czy ona uwolniła wszystko to, co ją ograniczało? Tak, tutaj duże nałożenie na kobiety, dużo ograniczających, przeniesione w rzeczy. To wyciągała część też z tych rzeczy, które Paweł. Jeszcze przeczytam, czegoś nie ma na linii rodowej. Jeszcze jakieś problemy takie zdrowotne w rodzie, które ona ma, szczególnie tutaj z tym wzrokiem. Tak. Czy na poziomie komórkowym ktoś w rodzie miał takie problemy? Tak. Były problemy ze wzrokiem. Bardzo wybijają się kobiety, ale wiem, że mężczyźni też mieli, tak. I to jest coś, co jest aktywne w tym momencie u mnie. Dobrze. Wciąga. To już jest takie spraw do tego poniżania, takiego złego traktowania kobiety, to poczęściła sobie ładnie. Tak. Wpływ tutaj wiary akurat tu, w tym przypadku, nie jest jakoś odbity, zapisany. I jest nieaktywna, tylko w głowie to wyciąga, to nie uruchomiło się. Nie widzę tutaj, żeby jakieś istoty były istotne, że tak powiem. Ściąga. Na linii rodowej jest w porządku. Dobrze, to jeszcze zerknij, proszę, Asiu, inkarnacyjnie. Czy są jakieś przeniesione konflikty, jakieś traumy, jakieś sytuacje, które mogą być niekorzystne w tym życiu, w tym doświadczaniu tego ciała fizycznego, bądź jeszcze są nieaktywne? Na linii inkarnacyjnej u niej większa rzecz, jakich miała, to są życia kobiety. Kobiet. Dużo związków, małżeństw, nie tylko przyjaźni, znajomości z rozsądku. W wielu przypadkach partnerzy, potem mężowie wybierani przez rodziców, nakłaniana do, uważam, że to jest istotne, małżeństw z osobami, które były starsze o pokolenie. Uwalnia to.
I to jest tak, to zostało zapisane. Dużo trzymania w sobie emocji. Rzadko kiedy miała komu powiedzieć o swoich problemach. Ona kumulowała. Tak. Co sama było inkarnacją, gdzie popadała też w nałogi. Okej, okay, to też uważam. Też w tym życiu nieraz zdarzało jej się po prostu zabić ten smutek, tą niedolę swoją i tam też. A jakieś takie tajemnice, trzymanie w tajemnicy pewnych rzeczy rodzinnych, tajemnice rodzinne, lęk przed ujawnieniem pewnych rzeczy. Z tajemnic inkarnacyjnie pokazują mi się rzeczy, których jej nie mówiono z kolei. Okej. Okay. Na przykład o przyszłym narzeczonym czy mężu, o tym mężczyźnie, którego ktoś jej tam raił. Ona dużo rzeczy nie wiedziała. Dużo rzeczy nie wiedziała z kolei o swoich też własnych rodzinach. Oni mieli tajemnice. Wyświetla mi się to jako tajemnice głównie przed nią. Dobrze, to też uwalnia. Nie? Tak, tutaj program takiej pokuty, bardzo dużo przepraszania wymuszonego. Czyli takie też religijne mamy, które mówiły, schematy. Przeproś tatę, bo tata miał zły dzień, przyszedł z pracy, ale tak no praktycznie kobieta nie miała za co go przepraszać, wtedy dziewczynka, a było przeproś. Przepraszanie za nic tak naprawdę. Czyli też taka uległość wpisana w to życie. Uległość w wielu inkarnacjach, tak. Bardzo dużej większości. Praktycznie we wszystkich do pewnego stopnia. Uwalnia to tak. Wszystko. I ten rozsądek, zawsze nad miłością ten rozsądek, chociaż ona, co też jest zgodne z tym, co zadziało się tutaj, starała się jednak w tych inkarnacjach pokochać tego partnera, którego ktoś jej kazał potem poślubić. Starała się pokochać, nie? Wyciągam. Po prostu tutaj karmicznie to już jest wciągnięte. Dobrze, to jeszcze zerknijmy, Asiu, do księgi, w jaki sposób wybierała tutaj to życie, tak samo jak u Pawła. Typowo to już księga istot świetlistych, planista, był już go odar tylko czytam. Co on tam nawpisywał? No przede wszystkim tak, tutaj zadośćuczynienie, pokutę, zasłużenie. Czy ona zechce tą księgę zmienić? Tak. Możliwość wybrania wielu dróg, ale to jest podpucha, bo jak ja szczytuję i wchodzę na przykład, to nic nawet rozlosowane, coś takiego jak drzewo, to widzę, że te ścieżki to tak jak w labiryncie prowadzą donikąd. Że tak naprawdę ma jedną drogę, a reszta jest jej zamknięta. To taka ślepe zaułki. Tak, ślepe zaułki, jak u tego chłopaka, który spał Dorotka w księdze. Tak, kreskami, tak. Blokada, tak. Zakończenie czegoś, tak ona chce zmienić tę księgę. Bardzo dobrze. Chce przede wszystkim być zdrowa. Nie mieć problemów ze swoim ciałem, ze wzrokiem. Chce znaleźć kogoś do życia, przede wszystkim kto będzie ją kochał prawdziwie i kogo ona pokocha, takiego jakim jest. Chce czuć się potrzebna, czuć się kochana, czuć się bezpieczna. Chce być wolna, zdrowa, kreatywna. Zabezpieczona finansowo. Asertywna. Wolna. I tak tą księgę zmienia. Bardzo dobrze. No dobrze, i na tych nowych warunkach chciałabym, żeby oboje razem z synem zobaczyli najbliższą swoją przyszłość. Jo, ale ja zobaczyłam mamę tutaj Pawła w sytuacji, kiedy rozmawia z koleżanką.
Jest to, nie wiem, czy jakiś bar, gdzie piją sobie koktajl, rozmawiają, śmieją się i jest wesoła. Widać, że energetycznie jest pełna, uśmiechnięta. Wiem, że w środku to, co wyraża na zewnątrz, jest prawdziwe. Nie ma takich już zawirowań w sobie, zmartwień, rozpaczy, jakie miała wcześniej. Wygląda to dobrze? A Paweł? Jak go widzisz? Na pewno widzę spokój u niego. U niego te układanie energii też około 2 miesiące czasu ziemskiego. To było bardzo dużo nałożeń. Tak. Widzę spokój, bardzo dużo myśli, refleksji. Ale zmiana jest odczuwalna, dlatego że on w domu nawet mówi o tym swojej mamie, że on się tam czuje lepiej, że czuje się lżej. Jakby coś z niego zeszło, jakby zrzucił balast, tak on wygląda. Myśli, zastanawia się to, co to też mogłoby być. Natomiast widzę go tutaj, patrzącego w przeszłość. On patrzy na swoją przeszłość, ma plany odnośnie swojej osoby, swojej pracy i nie są to plany, które jest to jakieś czarnowictwo. Nie, on szuka rozwiązań, szuka alternatywy, szuka budujących ścieżek. Czy widzisz, że on się idzie w kierunku samodzielności, Asiu? Tak, na pewno idzie w kierunku samodzielności, bo on nawet te rozwiązania, jakich on szuka, to są rozwiązania, które, że tak powiem, mają ręce i nogi. To nie są abstrakcje, że jemu się marzy, że on wiesz, na Karaibach chciał mieć jacht. Nie. On patrzy realnie, patrzy stąpając po ziemi twardo. Jak dorosły mężczyzna podchodzi do spraw. Wygląda to energetycznie dobrze. Okay. Dobrze, zapytaj zatem Pawła i jego mamę, czy jeszcze coś chcieliby sprawdzić. Zapytanie jest od ciała subtelnego Dorotko mamy Pawła, pyta o męża zmarłego, gdzie jest mąż. Bo on stał obok przestrzeni i no nie wie, w jaką stronę się postała w środku. No ale może zobaczyć, gdzie on jest. On jest w miejscu, w którym czuje się dobrze. Jest to miejsce przejściowe. Będzie prawdopodobnie inkarnowała ta dusza, więc on... No i ma czas pomyśleć, czy będzie inkarnował, bo wcześniej no, przychodził tylko do domu i robił zamęt. Tak. Więc cieszę się. Ona jest bardzo wdzięczna, że no, tak mówicie o subtelne, że pozbyła się jego z domu, bo czuła tak. Położenie. Tak. I na Pawła, i na siebie też. Czy chciałaby coś tutaj przekazać? Tak. Chciałaby przekazać wyrazy bardzo dużej wdzięczności za wykonaną pracę dla niej i dla Pawła. Bardzo dziękuję za to, że on miał możliwość przede wszystkim pościągać, bo ona w ciele fizycznym nie dawała już rady po prostu ani mu wytłumaczyć, ani go wspierać i wiedziała, że idzie ciało fizyczne w złym kierunku. Tak. Jest wdzięczna za to, że sama mogła te ciężary, ogromne ciężary, które dźwigała z siebie, zgiąć. Ogromne wyrazy podziękowania idą za to. Od ciał subtelnych Paweł dziękuję także bardzo. Za możliwość wykonania pracy. Asiu, czy oni mają jakieś swoje przestrzenie? Mają, ale obie są do poprawienia trudka. Dobrze, to proszę pokaż im, jak to mogą zrobić. Mamy jest do poprawienia, a Pawła jest do likwidacji i do ponownego wybudowania. To się nie nadaje. I Paweł utylizuje tą poprzednią, robi nową sobie. Domek chce mieć rzekę, chce mieć miejsce zieleni, takiego spokoju, odpoczynku. I na też taką kwiecistą wręcz łąkę, też tam z rzeką poprawia sobie przestrzeń jego mama. Mhm.
Dobrze, zatem zapytaj ich, czy możemy zamknąć tę sesję. Tak, tutaj z wyrazami podziękowania, także dla nas ciała subtelne wyrażają zgodę. Dziękujemy pięknie. Dziękujemy. Dobrze, Asiu. W takim razie myślę, że możemy opuścić tę przestrzeń, wrócić do własnych. Tak. Rozłączamy się z całą energią tej sesji. I tą kreację też z tak, ścian środka. Oczywiście, że tak. Rozłączamy się ze wszystkimi całkowicie. Oczyszczamy się ze wszystkich energii tej pracy, ze wszystkich emocji, obrazów. I wypełniamy się własnymi energiami. I na trzy wracasz do teraźniejszości, skąd do ciebie mówię. Wypełniona własną energią, kreatywna, wolna. Jeden, dwa i trzy. Dobry wieczór. Dobry wieczór.